Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku chciałem przedstawić wam Freda. Właśnie ta karta jest do zdobycia jako nagroda sezonowa, to zdobycie tego poziomu i właśnie mi udało się go odblokować. I właśnie zdecydowałem się wziąć Freda, no mi, no bo mi pasowało do składu i chciałem też wzmocnić środek pola. Do wybrania jeszcze był też Bellotti oraz Karasko i oni również są bardzo dobrzy, też są, mogą być dobrym wyborem, chociaż tak jak wspomniałem bardziej mi się przydał do składu Fred i chciałem też wzmocnić środek pola. I właśnie w jest naprawdę solidnym wzmocnieniem pomocy w składzie. I właśnie teraz przejdziemy do mówienia jego statystyk. No jak widzicie, ma on 81 szybkości biegu oraz 86 przyspieszenia, więc jest to całkiem dobre tempo, do jak na środkowego pomocnika. Właśnie ja gram nim na pozycji defensywnego pomocnika w formacji 4-2-3-1 i tam spisuje się bardzo dobrze. Co do szczałów, również są bardzo solidne, no bo jest to bardzo uniwersalny piłkarz, ponieważ potrafią bardzo dobrze się odnaleźć zarówno w obronie, jak i w ataku. Właśnie posiada 86 sił oraz 84 dalekich strzałów, więc potrafi też uderzyć z dystansu. Jego strzały są bardzo mocne. Dodatkowo posiada 81 wykończenie, więc jeśli znajdzie się w polu karnym, to również potrafi wykończyć. Co do podań, również są bardzo solidne, jak na środkowego pomocnika, ponieważ posiada 90 krótkich podań, podań oraz 90 długich podań oraz 82 rzutów wolnych, chociaż akurat rzuty wolne lepiej wykonywać innymi piłkarzami no chyba, że ktoś nie ma innego piłkarza, no to Fredem również można spróbować uderzyć z rzutu wolnego Co do dribblingu, no to jest on również bardzo dobry u Freda, ponieważ posiada on 93 zwinności oraz 97 równowagi, więc są to bardzo dobre statystyki jak na pomocnika w obecnej Fifie, no właśnie, w obecnej Fifie bardzo liczy się ten dribbling oraz zwinność, więc Fredem można fajnie dryb dryblować, dodatkowo posiada 4 gwiazdki sztuczek i również potrafi bardzo dobrze kontrolować piłkę, ponieważ posiada 91 kontroli piłki, 90 reakcji oraz 92 panowanie, potrafi bardzo dobrze panować nad piłką. Posiada również 87 samego driblingu, więc potrafi też bardzo solidnie dryblować. Co do broni również jest solidna, chociaż warto dać, jeśli ktoś gra im na pozycji defensywnego pomocnika, to warto mu dać styl gry ponoszący obronę i fizyczność. Chociaż i tak posiada 87 przechwytów, 83 orientacji w obronie, 82 zwyk 89 zwykłych odbiorów oraz 79 flizgów, więc grając na pozycji defensywnego pomocnika warto mu dać styl gry podnoszące trochę tą obronę oraz fizyczność. Chociaż i tak jest właśnie bardzo solidny i potrafi bardzo dobrze odbierać piłkę i bardzo szybko doskakuje do rywali i odbiera piłkę, mimo że nie jest to zbyt wysoki zawodnik, to jednak potrafi bardzo szybko doskoczyć do rywali i przejąć im piłkę. Co do fizyczności, no to właśnie warto mu dać styl gry ponoszący trochę siłę, chociaż nawet ta siła nie jest aż takim problemem, mimo że wynosi 66, no mimo że nie jest to, zby nie jest to zbyt wysoki zawodnik, to jednak po potrafi bardzo dobrze odbierać piłkę i przejmować właśnie od rywali, ponieważ jest dosyć szybki oraz y, też y, posiada 85 agresji, więc potrafi bardzo szybko doskakiwać do rywala i odbierać mu piłkę. Posiada 90 skoczności, chociaż akurat przez to, że jest to dosyć niski piłkarz, jednak rzad, no, rzadko uderza się nim z główki, chociaż potrafi wygrać pojedynek główkowy po wznowieniu na przykład piłki od bramki, to potrafi wygrać pojedynek główkowy. Właśnie no, jak widzicie jest bardzo skoczny i posiada 92 wytrzymałości, więc jak na środkowego pomocnika jest to bardzo dobrze, ponieważ właśnie środkowi pomocnicy dość sporo właśnie biegają zarówno w ataku jak i w obronie, właśnie Fred jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, więc przydaje się zarówno w ataku jak i w obronie, więc ta wytrzymałość jest akurat u niego bardzo dobra i bardzo przydatna. Przejdźmy jeszcze do informacji, jak widzicie posiada 4 gwiazdki sztuczek, więc można nim wykonywać bardziej zaawansowane sztuczki i można też właśnie fajnie mijać rywali, właśnie przez to, że jest on bardzo zwinny i potrafi bardzo dobrze dryblować. Oraz posiada 4 gwiazdki słabszy nogi, więc słabszą nogą również potrafi rozgrywać oraz strzelać. Jak widzicie ma 169 cm, chociaż nie jest to problem, no bo na przykład kanty również jest dosyć, jest dosyć niskim pomocnikiem, a potrafi bardzo dobrze grać. Tak samo właśnie Fred również jest bardzo solidnym środkowym pomocnikiem pomimo tego wzrostu. I właśnie jest on też z Premier League, więc można go łatwo połączyć z innymi piłkarzami z Premier League, więc myślę, że jeśli ktoś jeszcze nie zdecydował się kogo wybrać, no to polecam Freda właśnie, jeśli ktoś chce wzmocnić środek pomocy, a ma skład z Premier League, albo ma kilku piłkarzy z Premier League, no to polecam tego Freda, chociaż zaznaczam, że również Belotti albo Carrasco są również dobrym wyborem, chociaż właśnie zależy, jakim kto gra składem i komu ten zawodnik, dany zawodnik pasuje, chociaż Freda właśnie polecam i bardzo dobrze Myślę, nim gra, jestem bardzo zadowolony, że go wybrałem. No ale dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!